druga ręka. Okej, okay. To poprawimy. Może tam ta. O! Jest. O nie! Cześć, żółwiem! Cześć, żółwiem! Hejka, hejka, witam się z wami bardzo serdecznie na kanale Enjoyment Family. Jestem Marta, a z tyłu widzicie Krzysia i Mikiego, którzy właśnie robią Michelangelo. Dzisiaj mamy niezamierzoną zmianę planów, ponieważ nasz dzień miał wyglądać zupełnie inaczej, ale wyłączyli nam prąd właściwie na calutki dzień i stąd znieśliśmy pudła i stwierdziliśmy, że wszystkie rzeczy jesienne będziemy pakować i już sobie przygotujemy dom pod strojenie na święta, więc to dzisiaj w planach. Kubki jesienne, wszystkie dekoracje wylądują sobie w pudłach. Ja właśnie idę na górę. Mamy żółwia w domu. Mamy żółwia w domu. Miki, pokaż jak jesteś żółw. Jak robią żółwie? To nie jest niam-niam, to jest gumka do mazania. Mama to. Mama to. Dziękuję. Tu. No, to jest gumki do włosów, a to jest gumka do mazania kredek na przykład. Kredek, tak. Miki. A to co tu znalazłeś? A to jest bardzo ważne, daj mamusi. Dziękuję. Ała. Klocek? Nie. To był Mikołaja kamień. To co, bierzmy się za ściąganie wszystkiego. Tutaj to jest tak ładnie. Będzie pusto. Zrobisz ładnie? Oczywiście zrobię jeszcze ładniej. Ale masz, Mikosław, fajną skorupkę. Mimi kamień. Tak, to jest kamień Mimiego. Mama kamień. Mama kamień. Kamień masz? A mama na niego, a mama go na pewno znajdzie. Ponownie. Mimi żółwik. Pięknie. Mimi żółwik. A ale słodko. Tato. Kim jesteś? Tata. Kim jesteś? Tata. No. To. Wiem. Kim jesteś? Tato. A ty zostaw myszkę, no. Tobie tak wiele rzeczy przeszkadza, ale twoje zabawki rozwalone ci kompletnie nie przeszkadzają. Tak, on sprząta tylko nasze, a swoje to mogą być wszędzie. Mimi żółwik. No i mówiłam, że mama na pewno to znajdzie. O. Gdzie jest Mimi? Gdzie jest żółw? Gdzie jest nasz żółw? Jest Mimi żółw. Tato, Mimi żółw. Mimi żółw. Nie żuje. Mimi. A czy on jest cięższy przez skorupkę? Troszkę jest. Skorupa zostaje. Hopsa. O Jezu. Hopsa. On czasami jest jak wysysacz z potwory i kółka, to taki na wrzask. Ach ty mały. Mimi żółwik, tak. Mój najsłodszy żółwik. Wszystko ci się czeka do tej skorupy. Więc. Co robimy? Marnujemy czas! Marnujemy czas! Który on tu ma być? Za godzinę. Ale to mówiłaś na potem. No to od tamtej pory za godzinę, nie wiem, nie odlicza czasu. Gdzie jest mój ziół? Chodź tu na sofę, tu hopa. Mimi. Oh.
Najsłodszy tryb przy tym. O, leci. O nie! O nie! Będzie gilać! Ratujecie Mimi! Ratujecie! To tata ma ratować Mimi. Tak, właśnie tak mówiła. My tak krzyczymy? My tak nie krzyczymy, Mikołaj. Wiesz? Nie wolno tak krzyczeć. A dzisiaj ktoś jest bardzo rozdarty. Stopę? A! Nie! Ja nie chciałam piłki lubozdobą! Nie, 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 a malsarz może. Dobrze. Nie! Nie, to nie! Nie w serce! Ściągnąć? Dobra. Tata. Nie chcesz być już żółwiem? Ciepło ci się zrobiło, co? Ops. Ciepło. Ciepło. Mimi ciepło. Uch. Ciepło. O, ciepło. Mimi ciepło. A, robimy wszyscy? Co się, ała? Dobra. Róbmy co. Ile będziemy leżeć? Do roboty! A miało być tak pięknie. Au! Ojej! Mama obroniła! O, co to ma robić? Ha? Idź robić, dopiero zaskoczenie. Od razu. Wow, super! Teraz Mimi łapie. Mamy! Ojej, przeważyło! I Mimi do taty. O, super! Pięknie podanie! No, Mimi. Hop! Mam! Masz! A do mamy kto rzuci? Tata rzuci. Hop! Mama. Dziękuję. A buziaczko dostanę? Do mnie! Do mnie! Brawo! Do mnie! Pięknie! Do mnie! Brawo! No łap! Miki? Oj! Nie! Nie złapałeś? Mama. O! Mama też nie złapała! Dobra, chłopaki. Trzeba zacząć coś robić. Roller coaster ride, hands up in the sky. Take you on a ride, love to feel the high. We can start again, laughing to the end. Screaming at the top, hope it never stops. Nie jedz grzyba, to jest grzyb drewniany. Zdania, których nigdy nie myślałeś, że wypowiesz. Zgadza się. Jest ich masa. Patrz, tu się wszystko pakuje, co było związanego z jesienią. Ale... weźmiemy i sobie wyjmiemy tylko pudełko z jesiennymi rzeczami. I tak chcę to podzielić. Mikołaj, zejdź z robota. O,
Cześć. Co powiesz? Nie piszcz. Mikołaj dzisiaj ma fazę na piszczenie. Co to jest? Gdzie jest ten grzyb? Hejo. Grzyb, tutaj jest grzyb. Włożysz grzyba? Grzyb. Mamie daj grzyba, dobra? Dasz mamie? No to idziemy do mamy dać jej grzyba. Dziękuję bardzo. Auć, nie gryź mnie, Mikosław. Ślicznie. Tak. Hej, hej! O nie, nie ma. Jesteś tutaj. Tam są drzwi, tak. Mam przynieść je z góry? No, sypialni są. U młodego są dynie. Dobra, to idę po dynie. Taki szybki update. Zrobiłam pierwsze miejsce, takie bardziej świąteczne. Natomiast to, co widzą inni, a tego nie widzi nikt. Patrzcie, jaki syp. Syp. Włączyli nam prąd z powrotem, więc idę obrabiać film. Zostawiam to. Dotarły nam paksy z IKEA. Krzyś już przekłada wszystko, także zaraz będziemy je tutaj wnosić. Super, super. Wsiaki są zamknięte, żeby nie robiły awantury, bo Mikołaj śpi i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić tak bezszelestnie w miarę. Teraz je tylko poskładać. No ja. Damy radę. Fajnie, bo tutaj je oparliśmy i nie zajmują dużo miejsca. Tutaj mamy kosze. Chcesz je zmieniać na czarne? I wybrałam takie klamki. Zastanawiałam się nad czarnymi, no ale te są takie urocze. Wyglądają jak guziki w dżinsach. Mnóstwo różnych nowych rzeczy. Tyle skręcenia. Jeszcze czekamy na półki, które mają być w przyszłym tygodniu. Ile tych koszy w końcu są? Dwa. Raz, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Uhu, jej! Jesteś szalej. Tak. Wieczorem skręcanie z Mikołajem. 8 lat temu tak składaliśmy. No to tradycja, 8 lat. 8 lat już minęło? Tak, 8 lat temu składaliśmy wtedy garderobę. Tak, tą garderobę to jest u nas teraz, została na mieszkaniu. No, no to będzie 8, jak nie więcej. Tak, no tyle jesteśmy, to było, no 8, jesteśmy w 9, gdzieś 8 lat. Trzecia od dołu. Szałpa. Składamy paksa. Za mną tutaj kartony. Ale tam chłopaki się zabrali, nie? No. Cała trójka. Mikołaj trzyma. Męska drużyna. Widzisz? Kolor jest piękny. Mikołaj jest dzielny. Na środku. Patrzysz? No już widać. Ja bym to postawił, żeby to się ułożyło prosto. Coś. Nie? Coś widać? Coś widać. Generalnie my z moją siostrą jesteśmy ekipą doglądającą. Wspierającą mentalnie. Dokładnie, ewentualnie mówiącą, chyba macie to źle. Natomiast to jest ekipa wykonawcza, która się nawet do nas nie odzywa. Równowaga została zachowana. Tak, otóż to. Coś nie mogę tak przesunąć. Aha, bo to tam już zastrzasnęło się. Tak, do maksa. Dobra, dobra, po prostu musisz podnieść. Jest. Tak czy siak, to dużo nie zmieniło. Ja bym to i tak położył, żeby to po prostu nie była krzywo. Popatrz, co tam podnosi. My jesteśmy cheerleaderki. Ja. Nie odchodź. Nie pożyczaj cioci. Ej, no powiem ci, że to dużo, bardzo wysokie to jest. Bardzo wysokie. No. O! Mega wysoka, nie? Tak. Sztos. Ja też. Ale kolor to się tak cieszy, że nie wzięliśmy biały, tylko ten beżowy, bo jestem zachwycona tym kolorem. Nie mam przyjemności. Ale wiesz co, w każdym się to on trochę inaczej wygląda, bo teraz jest takie, tutaj światło jest ciemno i on jest taki olimpowy. A tam jak się zrobi jasno, on będzie beżowy i on będzie zmieniał kolor. Mega jest ładny.
Tak najbardziej urobiona to jest ona. Nie wchodź teraz. Nie. Zarobiona jesteś, Loli? Musisz uważać, wiesz? Loli. Chłopaki skręcają paksa. My zabrałyśmy się za organizację, składanie ścierek i inne takie rzeczy. Tej półki, która jest tutaj, schowka, bo nie miałam na to czasu, a w sumie nie mamy co im pomagać tak na dobrą sprawę, więc zrobimy tutaj przegląd wszystkich detergentów, całej chemii, będziemy to układać i może w międzyczasie będę wystawiała rzeczy, które nie są mi potrzebne, jak na przykład tam jest kosz na pieluchy, to już poszło na Vinted i przy okazji uspokuję, wyślę, wszystko w ogóle zrobimy dzisiaj. No, także sprzątamy. Słynny stolik do układania. Tak, to jest słynny. W tamtym roku w garderobie. Tak, zgadza się. Dokładnie tak. A tu już pierwszy pak stoi, złożony, bez półek jeszcze i bez frontu, ale już dumnie pokazał się w pokoju i powiem wam, że kolor sztos. Jestem tak zadowolona z tego koloru, że nie macie pojęcia. Także za niedługo te książki wylądują wewnątrz. No i przyjedzie jeszcze trzy razy tyle. Zorganizowane, ale to ładnie wygląda. Asia, jeszcze naklejamy naklejki? Chyba bez sensu. Tak mi się wydaje, że tutaj bez sensu. Nie mają. Pięknie to wygląda. Nawet koszyk świąteczny został stworzony. Tak, tam tutaj na górze. A patrzcie tu. O, poprzekładaliście. Nic nie widać! Zrobili paksa, żeby założyć go kartonami. Aha. Ty, ale powiem ci, że to ma sens tutaj. To będzie sensowne tu. To będzie tutaj super. Tak czy siak będzie tutaj super. Ale chyba będzie fajnie je połączyć między sobą. Specjalne śruby, żeby to połączyć ze sobą. Musi być to połączenie ze sobą, bo ta... Tak. Dobrze, że wzięliśmy mniejsze, bo stówka by się bardzo chwiała. A no. Popatrz, jak się już chwieje 70. No, no, no. A jest równiusieńko. Zrobiliśmy tutaj tak, że jest bardziej to wypuszczane, bo można było bardziej albo mniej, no nie? Aha. Ale później by się tutaj zbierał syf, wiesz. Jakby to było głębiej. Nie, jest super. A tak robot bez problemu sobie to posprząta. Zgadza się. Świetnie to wygląda. To było zamierzone. Teraz teoretycznie potrzebuję posprzątać łazienkę. I otwieram. Aha, teoretycznie potrzebuję posprzątać łazienkę. Dobra. I już wiem, że to będzie w tym koszu. Wyciągnę sobie ścierkę z tego kosza, a gąbkę wezmę z kosza numer... Też tego. Asia w ferworze walki. A może to do szuflady? Słuchaj, żebyśmy tutaj szufladę zrobiły na takie coś. O, to fajnie, że oddam. To może ja to wystawię. To może weźmiemy to do takiego maksa w tym jest. Nie, to już jest po obtokach. No to może Krzysiek zeszczuje. Nie, raczej nie.